Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Guild of Dungeoneering. No więc tak, drugie spotkanie, drugi odcinek. I dużo przemyśleń, które były między tym poprzednim. I cóż, dzisiaj w dalszym ciągu nie mam zamiaru wykupywać przedmiotów, ale zamiast tego bierzemy coś takiego ładnego. Daje to nam plus 1 do rozmiaru startowej ręki w dwóch bitwach. Pierwszych, więc jej, więcej kart. Bardzo fajne. Jej, mamy informacje, jak widzicie. No. I bez zbędnego przedłużania lecimy na exploring. What's this? There's more, a whole world to explore. Why there's gold to be found and treasure in store. But what's the point you're all hit and miss? It's so plain to see. You're not cut out for this. Bardi, jego piękne śpiewki. I kolejne trochę fabuły, której nie chcę się czytać. Ale mam nadzieję, że to nie problem. I tak. Ostatnio po przygodzie udało się zrobić tyle, że no. Mamy odblokowane nowe lokacje. Oraz jakieś takie znaki, które nawet nie wiem, co prezentują sobą. Na pewno to jest ciekawe coś. Też w sumie bardzo ciekawie, ale mniejsza. I tak, w dzisiejszym epizodzie nie myślałem jeszcze, gdzie pójdziemy, ale jako, że mamy postać, powiedzmy, tego Apprentice'a, nie wiem, jak mógł się najlepiej sprawować. Powiem szczerze, mało co pamiętam, ale powiedzmy, że zaczniemy od rzeczy związanych z goblinami, bo to gobliny. Każdy porządny gracz D&D wie, że gobliny to jest następne, co musisz napotkać po tym, jak już, no, napotkałeś szczury. Więc tak. Pokonaj 4 potworki, to akurat będzie bardzo króciutkie. I nawet nie będę czekał, zarzucam szczurkę, już mam tutaj 3, jej, super. Będzie to bardzo szybkie. I tak, zaczynamy bitwę. Mam nasze wspaniałe które ma teraz taką ładną naklejeczkę. Ale się tym przejmujmy. Fire Blast, tak, walczmy po prostu. Bardzo fajna zdolność, trzeba przyznać, jeśli chodzi o to wszystko. Z tym, że teraz nam daje obronę. Prawda, szkoda, że to jest na takiej postaci, a nie na innych. Bo no, nie ukrywając, jest inny achievement chyba, jeśli się nie mylę, zdobycie mnóstwa Tylko niestety to musi być konkretną postacią, której nie znam. I co my tu mamy? Nie jest najlepszy wybór, ale jak mówiłem, achievement, więc jej, mamy widelca. Wątpię, żeby się udało, oczywiście, tak to zaliczyć, ale można mieć marzenia. Tak. Gnoll. Niebezpieczny wróg, ale jakoś sobie poradzi. Na pewno, wcześniej czy później. No i fontanna. Fajna rzecz, tylko niestety trafiła się nam negatywna, która, tak szczerze mówiąc, bardziej nam zaszkodzi niż pomoże. A póki co, bijemy goblina. I okej. Jak widzicie, gobliny same się bardzo lubią ranić, więc nawet nie musimy się aż tak strasznie przejmować tym wszystkim. Jednak mimo wszystko zagram w standardowy sposób. Dobra. I co my tutaj mamy? A nie. Fajne, ale nie. I tutaj kolejne co jest? No, okej. Był zawsze jakiś blok dla nas. Inne fajne efekty, których za bardzo bym nie użył, ale tutaj mamy fontannę, która powoduje, że potwór podczas następnej walki będzie miał zakryte karty. A cóż, w takim wypadku nie chcę walczyć z gnolem w takiej formie, więc zamiast tego zawalczymy z koboldem w taki sposób, co w sumie może być równie głupie. Będę szczerze, nawet nie wiem, jakie karty ma kobold. Proszę, no proszę. Zmienili to. Kiedyś w ogóle nie można było widzieć, co to za karta, a teraz proszę, mamy nazwę, więc ułatwili grę i to znacznie. Widząc nazwę karty, wiem, co tam będzie się kryło. No i headblow to, jeśli nie mylę, jedno obrażenie i usunięcie karty, dokładnie. Tak, slice, udało się, hurra.
Zdobywam tutaj kolejne jakieś rzeczy nieszczególnie potrzebne. Wezmę szalika. Nic tam za różnicę. I tak już kończymy wyzwanie wspaniałe, którym było pokonać czterech wrogów. I no. A czy tutaj jest sens dobrać chyba, nie? Tak, zaczynam od tego. Strike. Mógłbym niby echem to zablokować, ale niech będzie. Sobie Holy Seal nie ma sensu. Spark. Po prostu. Bijmy, zabijmy i tyle w temacie. No i tutaj patrzcie. Gdybym nie użył tego Sparka, to bym był teraz o krok śmierci. Ale dobra, udało się. Kolejna prześpiewka. Like the Ivory League of Explorers. Instead you pillage and plunder and rip everything asunder. You're just a reckless bunch of marauders. Aj, Bartek, widać, nadal śpiewa i nas nie lubi. I przy okazji kolejna zdolność, tym razem zaczynamy jeszcze z prędkości 1. Przyjemne efekty. Szkoda tylko, że gramy, że mamy je na Apprentice'ie. Postaci, która całkowicie, po prostu totalnie się nie nadaje do takich rzeczy. Dobra. I zrobiliśmy znowu na kolejny efekt, to powiedzmy sobie szczerze, szybko wykupimy kolejną rzecz i tutaj będzie kot Belgrar, nieważne, no ogólnie koci włamywacz, postawię go tutaj, czemu by nie. Piosenka. Until now we've all had some fun and you could say you've come very far, but brace yourself for some woeful cat puns. Now that we have a cat burglar. Burglar, dobra, będę pamiętał, jest miał taki piękny. Nie, ale wiecie co, zdecydowanie pozmieniali te teksty, są inne. I co, chodzi o to, koci włamywacz. To, że nie mam pomysłu na postać za bardzo, więc... O. Powiedzmy, że zrobię jakąś taką pierwszą lepszą, co mi przyjdzie do głowy. Nie takie. To gdzie co jest? O, dobra, niech będzie takie. Ja w sumie nie wiem jak go nazwać, to zostawię po prostu na razie tak jak jest. Ponownie. Powiem szczerze, jeszcze nie zastanawiałem się nad tym, kogo uwiecznić. Poza paroma postaciami, które są dużo później dostępne, więc ja i tak. Co z tego, że mam pomysły, jak nie będę mógł tego wykorzystać. I bez zbędnego marudzenia pójdziemy ponownie walczyć z goblinami. Gotuj się, czemu wyposaż się na wielką walkę. Co to będzie? Zaraz się przekonamy. A, ukradzić skarb, by wyposażyć się przed wielką bitwą. A? Nie wiem, czym jest ta wielka bitwa, ale dobra. Po prostu... Wiem, nie będzie trzeba. Kobold, tutaj szczurek czy kobold? A, niech będzie kobold. I cóż, gramy kocim wamwaczem, postacią, która ma bardzo dużo obrażeń fizycznych. Chyba, że tego bloku za to nie ma. Ma sposoby na leczenie się pociemiętką oraz zwiększenie sobie jeszcze bardziej obrażeń. O, po prostu nie muszę chyba za dużo mówić. To jest potężna postać, jeśli chodzi o obrażenia fizyczne, więc jeśli cokolwiek ma obrażenie, myślę, obronę tylko magiczną jest idealnym wyborem, jak na początek. I ma bardzo fajną zdolność. Jeden wybór skarbu jest o jeden wyższy poziom, więc tak. Bardzo łatwo zdobyć nim potężne ekwipunki, szybciej niż innymi postaciami i... Okej. Okej, tu też widać, że koboldy mają jakieś takie groźniejsze zdolności magiczne. Więc dobrze, że ostatnio się nie trafiło. I jej udało się, tutaj mam proszę. Przedmiot już drugiego poziomu. Fajne, ale... Tak, chyba nie muszę mówić, co ja będę próbował iść. Bo to już jest taka w sumie tradycja tutaj. Tak, goblin. Goblin. No. Rybkit, nie, takie suchary. Podoba mnie się. Rzucamy kotem. Tak. Te miauczenie, wiecie co? Naprawdę coraz bardziej jestem przekonany, że te wszelkie dźwięki i inne rzeczy zostały pododawane z aktualizacją obecną. Bo jestem święcie przekonany, że tego wcześniej nie było. A i tak, nie dostaliśmy czego takiego sensownego, więc niech będzie to za wszelki sposób na leczenie się. I tak. Gdzie tu mamy w sumie? Na mapie będziemy mieli zaraz wszystko. Ale za wyposażenie... W sumie... Nie. Dobra. Zobaczymy, czy się uda swoją drogą.
Będę musiał oczywiście tutaj dobudować więcej pokoi, bo tam jest potwór na trzecim poziomie, a jeszcze nawet na drugim poziomie nie spotkaliśmy przeciwnika. Więc tak, ciężko będzie... Chyba posłucham swoją postać na śmierć w sumie, tak budując szybko. Ja, za bardzo mnie pośpieszyłem. Owlbear jest potężnym wrogiem. Owl, nawet nie pamiętam jak to się nazywa. Owlbear tym się tak już z automatu powiedział przez D&D, oczywiście. I w sumie... To tutaj mamy. Wiecie co? Będę próbował zdobyć to wszystko, ale nie mogę sobie pozwolić na branie byle czego. Musimy po prostu się szykować na walkę taką ważniejszą. Jeśli tego nie zrobię, to zginiemy. Dobra, kolejny goblinek. Walka powinna być prosta. Póki co przynajmniej. Bo nie ukłamujmy się, w lada moment może to wszystko się zepsuć. Jak mówię, chciałbym przejść grę. Czy to na YouTubie, czy to poza YouTubem nawet. Ale nie ginąc ani razu, więc no. Beczka. To daj beczka. I jedno życie, to nie, to też nie. Dobra, pas. Już naprawdę, już nie zbieram tego achievementa, czy co z tym trzeba. Niedobrze. Niedobrze. Gdzieś sam. Oj, super. Skazałem moją postać na śmierć. Ej, mam nadzieję, że nie będzie niczego super, bo wiecie. Moim jedyną nadzieją, na to, żeby to przeżyć, będzie teraz wziąć swój skarb i położyć go to tam przy tym drugopoziomowym. Nadzieją, że tak, no wiecie. Po prostu nie doprowadzi to do śmierci tego gościa. Nie pójdzie jednak na Beraule, czy co tam jest, bo nadal nie sprawdziłem nazwy. I co my tu mamy? No przyjemne, ale niekoniecznie nie. Jeśli się nie mylę, chyba to jest... Nie, dobra, to nie jest druga część tego zestawu kucharza, a może jest, nie jestem pewien. Tutaj nie. Idealnie. Bierzemy coś takiego. Oby zmienił zdanie. Dobra, zmienił zdanie. Jesteśmy uratowani. Jesteśmy uratowani po prostu. Super. A i wiecie co? Tak ostatni też mi naszło ostatni naprawdę jedna taka rozkmina poważna. I tutaj bardzo bym prosił, byście no, się wypowiedzieli na ten temat. Trzeba by przypadkiem momentami nie szarżuje zbytnio. Tak jest prawda, ostatnio zauważyłem, że moje odcinki z różnych gier potrafią... Jakby to najłatwiej określić... pokazywać więcej kontentu, niż przeciętny odcinek na YouTubie. A jeśli już nawet pokazują... Znaczy... A nawet jak pokazują tyle samo, co pojedyncze odcinki na YouTubie, co... Te u mnie... Niejednokrotnie mają po prostu... Znacznie większą tą, jak to się nazywa. No, znacznie krótszy czas, więc przykładowo... Coś, co ludzie potrafią rozkładać na 4, dobra, nie 4, ale dokładnie będziemy mówiąc, dwa odcinki 40-minutowe. Ja pokazuję na przykład w 24 minuty. Czy to jest aby trochę problem? Czy naprawdę nie szarżuje przesadnie? No mówiąc szczerze, tym tak nagle wzięli troski minę i zacząłem się obawiać, czy naprawdę to nie przesadzą. Nie wolelibyście takiego... spokojniejszego, luźniejszego gadania, analizowania wszystkiego. Wiecie, jakichś tam głupot. Ryzykuję. Wiecie, tak na luzie, bez pośpiechu, żebym może nawet tak szybko nie pokonywał, nie rozkładał, tylko więcej analizował, mówił dlaczego co jak. I nie mówię tylko na przykładzie tej gry, mówię ogólnie, wiecie. Naprawdę luźniejsze odcinki. Bo... Jakby to powiedzieć? I to jest tak, Bear Owl, okej. Okay. Dobra. Jakby to sobie wytłumaczyć? Dla mnie to nie jest problem wielki. Żeby właśnie to tak luźniej, spokojniej robić. Bo mówiąc szczerze, to tempo, to w sumie nie jest moje naturalne tempo, tylko... Spotkałem się z opinią jakiś czas temu, że strasznie wolno prowadzę niektóre serie, niektóre gameplaye swoje i tak dalej. O, no i teraz taki po prostu jest kwestia dla mnie w sumie. Może być świadomy, zacząłem teraz wręcz szarżować za szybko. I no. Nie wiem, co o tym myśleć, tak wracając myśli. A póki co pokonujemy go, no i na szczęście udało się zrobić to tak, jak miało się zrobić. Dobrze.
Nie, dobrze. Musimy dostać moment, w którym on nie będzie miał blokady. Dobra, nie ma blokady, wygraliśmy. A było blisko. Ale tak, na szczęście się udało i... To nie wszystko. Proszę, proszę. Co to jest? O! Ciekawe, jakaś wędka do mgłowienia w lodzie. Jeden szybkości. Dostajesz jeden, tę przysługę, czy tam favor na początku bitwy i jeden do życia. Ciekawy przedmiot, ale... Mówiąc szczerze, w ogóle tego nie znam. Łapie najlepszy lód. Okej, potem złamana butelka. Trzeci poziom daje trzy przedmioty. Chciałem w sumie trzy mocno. Ostrza, szybkość i wzrost. Ciekawy przedmiot moim zdaniem, bardzo fajny. Też go nie znam, więc chyba dodali go teraz. Musisz pozwolić oddychać. Okej. Potem mieczyk, ostrze 2, po prostu. Proste, efektywne, nudne. I taka prawda. Chociaż z tego co widzę, są tu jakieś nowe ciosy i karty zostały pozmieniane względem tego co znałem. A tutaj szybkość 2. Powiem wam szczerze, wielkiej różnicy to nie robi, ale wezmę to chociażby, żeby... Jak to się nazywa? Zaliczyć te opisy niektórych efektów. Warhorn. Wezmę. Powinno się pojawić, chociaż nie, nic nowego się nie pojawi. Tutaj ech się nowego nie pojawi, czyli się nic nowego nie pojawi. Tutaj też nic nowego się nie pojawi. Dobra, Warhorn, byle by było. I jej, udało się. But watching the way you trade blows, you've actually lowered my expectations. Oh dear. Ha, da, da, ściśnie. I okej. Jaką cechę dostałem? Oczywiście, że plus jeden do głupawki, do stupidity, do głupości, nie wiem jak to nazwać nadal po polskiemu. Głupoty. Tak, głupota to chyba jest najłatwiej określić. Kurczę, czemu czasami tak mam brak słów, to ja nie wiem. Ale tak, plus jeden do głupoty, no i znowu, głup... Po prostu to, że będę miał karty właśnie... już znowu zapomniałem słowa. Ale ogólnie do tych kart stupidity znowu będę miał bloki. Więc takie dosyć standardziki. Malutko monecik. Jej. Udało się zaliczyć i w sumie tak, no. A. Jest to za nic nowego do odblokowania. Trzeba iść teraz na ostateczne starcie, tak jakby z tym wszystkim. Pokonaj wielkiego orka. A, wiecie co, tutaj to jest dla mnie teraz takie trochę ciężka decyzja. Oboje są ciekawi. Tak, koci wąwecz na pewno może mieć lepsze wyposażenie na walkę z orkiem. Natomiast ona jest bardziej rozwinięta. Wiecie co, jednak wezmę wąwacza. I tym razem tu będę naprawdę, jakby to nawet wy określić, robił fishing po najlepszy ekwipunek. Po prostu łowił wyposażenie, ekwipunki i inne takie. Czyli... Nie podłączymy się tutaj. Nigdy. To akurat nie jest złe, więc nawet jak będziemy tam iść, to możemy mieć głupotę. Proszę. Widzimy, co on będzie miał. I w sumie nie jest aż taki ciężki. Moim zdaniem, ale tak. O tym za chwilę. Co tu mamy? Plan na decayu. No więc, tym razem po prostu skupimy się na biciu goblinów, farmieni tam różnych rzeczy, jak w punków i tak dalej. Jak będziemy gotowi, to pójdziemy po prostu i tyle. I mój plan na orka, jako że niestety, czy może na szczęście, no jak zwał tak zwał, nie pamiętam niczego na jego temat, jest taki. Dużo wielkich ataków. Głównie fizycznych, bym chciał liczyć na to, że u czardzieja. Ale tak, dużo ataków. I ewentualnie blokady, więc... O. Dobra, zacznijmy od tego. Bo ataki szybkie też są fajne. No teraz trochę gorzej. Czekaj chwilę, jesteś... Aha, dobra, z gildy Dungeon i Ringów? Zabijcie się nim, sługusy. Coś tam to było, dobra. Ale mniejsze. A, tak. Tak, to tak. Niestety, tym razem musisz się obejść bez wroga, bo... No nie będę walczył ze Skorpionem teraz. To nie jest klasa, która jest, powiedzmy, wystarczająco mocno, żeby to robić. No, pomijając jeszcze kwestię, że... no, mamy teraz efekt, który powoduje, żebyśmy dostawali większe obrażenia. Takie rzeczy lepiej, to jednak chyba pomijać. Ale dobra. Szturek. Zaczniemy od rzutu kotem w takim wypadku. Nie ma co się przejmować, co się śpieszyć. Okej.
Jeden obrażeń. Dobrze, to my zrobimy coś takiego, nie przejmując się niczym. Na luziku. I tak mam spory zapas czasu i teraz mógłbym ech, albo mógłbym coś innego. Dobra, niech będzie ech. Niech ech się chociaż raz przyda. Chociaż dobra, to nie był raz już. Chyba drugi raz przerzucił ech, zablokowałem coś. Ale dobra. Teraz tak. Biorę taki stołek. Szczerze mówiąc, ten stołek, poza tym, że jest do zestawu, to jest potężny, jak się ma ten efekt, który właśnie powoduje, że stupidity jest pozytywny, a nie negatywny. Więc tak, gnol. Na razie end turn. No, perfekt. Nie, te suchary, które tutaj lecą, są po prostu pierwsza klasa. W sumie za to też kochałem tą grę. Za tym właśnie jej humor, te suchary, to wszystko. No, to jest takie ładne, fajne, przyjemne. Ale coś tam przejmujmy i jeśli nie będzie blokady, a nie ma blokady, to wygraliśmy. Co prawda nadal to nie jest jeszcze etap, w którym wygrywamy nie tracąc życia. Bo tak, takie rzeczy są realne. Ale no, też nie ma co narzekać. I tutaj to byłoby super, ale nie. Nadal po cichu liczę na to, że uda się zdobyć to, co mieliśmy zdobyć. Więc póki co wymienimy nas miecza. Jak się pojawi garnek i inne rzeczy, to super będzie. Tak, chciałbym po prostu wiecie zrobić tego ciemięta za garnek, widelec i stołek. Jeśli się nie uda, trudno. Jeśli się uda, to super. I teraz tak, neurotoksyna, ech. Pójdziemy spać. Tam w sumie choćby mięskę zażyjemy, nie pójdziemy spać, zawsze mi się to trochę miesza. Powinienem użyć echa, a nie tamtego. Ale dobra, mniejsza z tym. Teraz zarzucamy mu DK. Teraz otrzymanie obrażeń będzie otrzymywał ich jeszcze więcej, więc tak. No, nie wiem co więcej powiedzieć, po prostu wygraliśmy. I dobrze, co my tu mamy? Maczugenie. To jest przyjemne, ale nie, to super efekt. I szczerze powiedziawszy, to jest nawet lepsze od tego. Tak, patrzcie, bo to jest pancerz i głupota i do tego jednym życia. A to jest tylko pancerz i jeden życia, więc... Oczywiście, że wezmę to. To wszystko przez tą cechę postaci. Oj, miałem to na myśli, chciałem tego. Tak, tego oj. Dosyć ciekawa karta. Bo tak, to jest też jedna z kart, którą możemy posiadać. A, zarzucę to tak. Nie. Ogólnie mówiąc, to jest klas podstawowy, a tak jednej z klas też początkujących. Sprawdzimy niebawem na pewno. A wiecie, wcześniej później będę chciał wykupić wszystkie klasy. I najgorzej, mam teraz tylko po dwie karty. No i może do momentu zdobędziemy coś, co pozwoli dobrać. Jedną kartę będziemy mieć. Jeśli my to wygramy, mając jedną kartę naraz, to super będzie. Jeśli nie, to totalnie zlamiłem. Okej, minimalnie. Na jeden życia przeżyjemy. To, że bram tamtą koszulę, nie uratowało tak naprawdę. A teraz tak, zniszczona butla, kotwica. Tutaj nie wymieniamy. Tutaj nie. O. Kurczę. Szczerze te rzeczy... A dobra, co najwyżej na crasha będę wymienił, bo crash jest jeszcze sensowny. No plus mamy go już trochę rozwiniętego, więc tak, warto. I okej. Walczymy z tym wszystkim. I na początku smash! Za crasha trójkę. No proszę, trzy obrażenia i jeden blok. No i już zaczyna się po prostu... O, z wielkiego. Teraz dwa obrażenia, w zamian za dwa obrażenia. No, opłacalne. I... Repel. Licząc na to, że zaraz trafimy na coś lepszego. Oh, no. Wygraliśmy bez wielkich problemów. Ale mówię, specjalizacja. Takie rzeczy zawsze... Teraz. Tutaj za dużo stracimy. To jest akurat super efekt, bo myślę, że za dużo stracimy. Mogę niby zainwestować w jakieś lepsze przedmioty. Ale to mi pomyślałem. Sam w sumie nie chciałem, żeby właśnie lepiej zdobyć tego achievementa, ale... Dla achievementa nie opłaca się chyba aż tak ryzykować śmiercią postaci przez osłabianie wszystkiego. Więc powiedzmy, że tak. Po tej przygodzie już zakupię pierwsze... nazwać.
No pierwsze to stoiska takie związane z ekwipunkiem lepszym. Więc no. Jeśli się to po prostu powiedzie, a nie widzę tutaj podstaw do tego, żeby miało się nie powieść. To powinno być super teraz tak. A gorsze, zdecydowanie gorsze. A tym stać po prostu ech. A nie, zyskał ech. W sumie dobra, tak mamy zyskać e, to oczywiście, że wezmę. E, to są nas teraz takie wspaniałe. Po prostu takie, no, nie wiem jak nawet nazwać się, he? Ale to później tutaj, jak będzie wracał, zatrzyma się tu, weźmie skarb. Później już pójdzie na walkę z szefem i będzie dobrze. I co? Counter-attack. Co nie przez to, że będę miał jeden teraz ten swój favor, bo już tak ich nie używam za bardzo. Oczywiście wiem, że używanie ich jest bardzo przydatne, jak na przykład usuwanie karty klasowej, kiedy gra się klasą i się stwierdza, że jakaś karta nie jest potrzebna. Ale, ja, wolę go trzymać z tym... Co? Mam jakieś achievement za... Uwaga, uwaga! Wygraj walkę mając 4 karty stupidity w swojej... Okej! Okay. Nieźle, mieliśmy maksymalną ilość stupidity. Na dawny standard. I teraz tak, tutaj... Stracimy to, że po prostu plus jeden do ilości kart, ale zyskamy kolejne stupidity. A, mniej więcej życia. Dobra, wezmę. Wezmę, mamy teraz już tym razem niepodważalnie najwyższe stupidity, jakie można mieć. Stupidity 5, więc no. Po prostu masakra. To tak, ogólnie właśnie w tej aktualizacji też to zauważyłem już wcześniej, to stupidity jest teraz jedyną statystyką, która może mieć wartość 5. W sensie, która na piątce też daje na jakieś rzeczy. Dobra, teraz blokujemy szachmat. Blokujemy. Okej. Okay. Blokujemy. Proteksyna. Niedobrze, to używamy tego. Straciliśmy sobie mocny atak, czyli rzut kotem, ale dobra. To teraz rzucamy kotem i tak, i rozpoczynamy już ofensywę maksymalną. Nieblokowalne, czyli scratch. Co prawda może to być głupie, ale zaryzykujemy. I teraz smash. Bez problemu, znowu wygraliśmy. No, to jest piękne. To właśnie jest takie piękne. Co tu mamy? Ranged. Okej. Okay. A, to ten sam efekt, który oferuje jedna z klas. Ale nie biorę tego. Tutaj straciłbym za dużo, żeby to się opłaciło. Tutaj też bym stracił za dużo. I stracił za dużo, no. Jak widać przez moje nieinwestowanie teraz... No, prawda jest taka, że w sumie to... Opłaci się bardziej trzymać jakieś nisko poziomowe rzeczy dające E niż to, co miałem dostępne wyżej. Ja w sumie będę stawił dodatkowych rzeczy, bo wiecie co, wydaje mi się, że... Taki zestaw... Patrzę na to, jak ech u mnie działa, no jest to wystarczająco dobre, żeby sobie poradzić z bossem. Więc tak. Miejmy nadzieję, że on już będzie chciał iść bezpośrednio na bossa. Oczywiście no, to jest ryzyko, że możemy paść, nie ukrywam tego. Ale czuję, że to jest po prostu dobre. Chociaż jeszcze więcej stupidity będziemy mieć, więc nie wiem, czy nie będzie jeszcze więcej ech. Ale mniejsze. Nawet jeśli będzie, to w sumie bloku jeden nie jest aż takie złe. Stupidity 7, no, no zdecydowanie mój życiowy rekord. I znowu był suchar. Tym razem z tym takim syczeniem, jak koty czasami syczą na coś, bo mi się nie podoba. Ale tak, tutaj to i następne będzie właśnie cofanie, dlatego tego nie brałem. Okej, okay, blokujemy. Teraz atak za 3, blokowanie 2, to akurat idealnie mam takie coś. Następnie będzie ech, więc spokojnie możemy zrobić cokolwiek, potem będzie headbutt. Okej. Okay. Chyba to trochę złagodzimy. Potem będzie nieblokowalne 2. No to my niestety musimy na to odpowiedzieć tylko katnipem albo nieblokowalne 1, ale wolę katnipem. Wiecie, zawsze więcej życia. Blokowanie. Wiecie, im więcej możemy blokować, tym dłużej przeżyjemy. Tutaj tak. I wygraliśmy! O! Wybiłeś mi ząb! Zęby w sumie. I pokonany! To describe such a terrible bruising. I hadn't planned on you beating those goons. I have much more material about you. Losing.
A ten dalej, ten marudzi o tym, że chce, żebyśmy przegrali. Ale dobra. Odblokowaliśmy non-shall pass oraz we all scream for ice cream. Oraz health nut. Plus jeden do życia. Nic wielkiego, ale mamy goblińskie zęby. Więc jej, sukces. Wielki sukces. Kolejna rzecz, która tutaj teraz się pojawi. Gdybym tylko to jeszcze mógł otworzyć bezproblemowo. Ale mi gra nie chce otworzyć. A, mogę. Dobra, co myślicie? Proszę, takie piękne coś. I teraz zgodnie z obietnicą. Dlatego, że mogę już inwestować niby pomału w takie rzeczy, zbierając pieniądze na to. Czy odblokowywać nowe postacie? Nie ma, przebacz, bierzemy jeden z tych przedmiotów. I teraz tak, co my tu mamy? Głupota, zgniatanie, wzrost i życie, świętość i arcane. A następny mamy tutaj arcane i świętość, szybkość i broń. Świętość 1 i błogosławieństwo, fajne. Zgniatanie i zbroja. Tutaj dwa zbroi, tutaj dwa takie, fajne. Ale wiecie, każdy przedmiot oferuje coś innego. Tutaj mamy... W sumie te rzeczy są podobne. Jak tak, że tak nazwę, więc... Szybko przejrzymy właśnie, jak mówiłem, parę rzeczy. Z tego co widzę, co... Nie naprawdę wielkiej różnicy co nie robi. Chyba to bardziej są... W kwestii tego, na które części ciała to najczęściej jest brane. To jest fajne. To naprawdę fajne. Oj, to nieprzyjemne, ale dobra. Zaczniemy od tego. Mamy w takim wypadku teraz kowala, którego ustawimy tutaj. Jej, mnóstwo nowych rzeczy i nie zaśpiewa na moim. Jak szkoda. Ale dobra. Jakiś achievement. It's so hot, I could scream. You could scream. We all could scream. For ice cream. Aha. O, co my tu mamy? Okej, fala gorąca, jakieś inne opisy. Ciekawe, o co tu chodzi do końca. Bo tutaj nie ukrywam, tego naprawdę nie znam, ale... Ale kojarzę, że to chyba był content już z jednego z dodatków, więc... Tak... Mówiąc szczerze, ze wszystkich tych rzeczy, no chyba najpierw pierwszy to chciałbym zobaczyć. Więc... Tak, zanim coś więcej, to jeszcze na zakończenie epizodu pójdziemy tutaj. Tym razem naszym apprentice'em. Ja chcę, żeby każdy miał trochę swoich rzeczy. I co my tu mamy zrobić? Ha. Okej. Okej, czyli tam gadali, jakieś mnisi mówili o... A patrzcie, w ogóle inny styl. O tym, że to dużo kosztuje, ale że są ogólnie w stanie... Jak to się nazywa? A, że mogą to zrobić jednak. Potrzebuję dużo kasy. Dobra, na razie pójdziemy tak i tak. No i właśnie, jeśli chcemy, to musimy coś zrobić te kryształy. Mniej więcej coś takiego tam mówili, ale nie jestem pewien. Co? Jeden magiczny, jeśli trafi, to ręka... Co? Nie będę widział swoich kart. Znaczy, dobra, efekty, czy tam... Teraz jeśli to działa tak jak myślę, to chyba będę widział po prostu tej chmury, ale nazwy będą takie same, więc nadal będę mógł zrobić to co. Mimo wszystko jednak, nope, ja się zgadzam. Co? Brain fart? Pierd umysłowy, co? Wiecie, co są zbyt abstrakcyjne rzeczy jak dla mnie, ale okej. Okej, headbot, powiedzmy, że zrobię coś takiego. Zobaczymy, gdzie działa ta karta. Wiesz, chyba to od razu szafluje. Chyba. Dobra. Nie będę się tym jednak przyjmował. To był E. I jak to działa? Nie, dobierz dwa. Faktycznie, jeśli to dobierę dwa od razu. On robi E. Ja robię coś takiego. I zwycięstwo. Muszę przyznać, niebezpieczny był ten wróg.
Tak, jeden zbroi, czyli więcej oczywiście, że stałek. No bo wiecie, nie dosyć, że mamy dzięki temu szansę zdobyć co trzeba. No i tutaj właśnie mówimy o tym favorze, czyli to chyba było też jakieś z tego dodatku. No i każą nie ustawić, tylko uważać na stworzenia. Tutejsze, bo są dosyć niebezpieczne. Okej, okay, to tam. Super, mamy już jedno podejście, potem tylko do tych dwóch jakoś to będzie. Joink. Blokuje jeden. I za zablokowanie kradnie nam kartę. Ja powiem takie po prostu, nope. Znaczy, wygląda na to, że naprawdę dobrą postać wybrałem, jeśli chodzi o początek tej przygody. Najlepsze, no... Nie spodziewałem się tego po prostu. A, dobra, tutaj mamy pancerz, dwa życia, niestety na magię będziemy podatni. Tu mamy wzrost, tutaj mamy głupotę. No to może być ryzykowne za bardzo. Wezmę gniazdo na głowę i tyle. To coś jeszcze zostawiać? W sumie bym mógł niby mamuta. Ale nie wiem, czy to ma sens. Stawię, czy mnie. I tam pójdzie, bo to, tak, tak, na końcu tą kostkę lodową. Okej, okay. I już widzę, że mamuty są bardziej magiczne, więc tutaj być kiepsko. No, znowu? Proszę bardzo, ale... Zamruź rękę oponenta? Co? Najgorsze to, że nie wiem, co to jest i co to oznacza. No i znowu zamruź rękę oponenta? Co? Przepraszam bardzo, jak ja sobie z tym mam poradzić? A, tutaj odwrócam kartę. No dobra, to nie jest aż takie złe. Bo nie wiem do końca, jak działa to zamrażanie, więc tak. Zacznijmy od tego. Bo tutaj dwie karty. Potrzebujemy karty to bardzo. To może być naprawdę ciężkie. I chyba podniemy. Tak, podniemy tutaj na walce z mamutem. Ej, niedobrze. Tak, no widzicie co? Padniemy po prostu. Nie mogę najlepsze coś brać. Nie wierzę. Nie wierzę. I'm sure you can triumph if you keep trying. Eventually you'll pick a winner. As soon as these dungeoneers stop dying, I'll stop calling you. Ta. Cmentarz. Ale już liczyłem, że uda się bez niego sobie poradzić. I w ogóle, ale nie. Ja co? Not just here to hide the bodies. To? Can accomplish something much bigger. Just give them a shovel. They'll dig up the loot. Sit back and behold the grave digger. O, okej. Okej. Tego, żebym się nie spodziewał. Ale dobra. A, jedna cmentarna. Ponownie nie mam pomysłu. Jak będzie. Przypadkowo przez to, że mamy pierwszy, odblokowałem jakąś nową rzecz. A. Oj. Nie, to smutne. Że tak ją straciłem. Ale kurczę, w takim wypadku tam jest ciężko z tymi mamutami. Zobaczmy przy okazji, jak działa ten gościu. Zobaczymy w piekle, zadaję obrażenia. Jeśli się uda, na tym atak ma większe obrażenia. Zobaczymy w piekle. Ponownie tak samo. Jakieś ostatnie słowa? Okej. Okay. Grej martwego. Jest Irae. Nawet nie wiem, co to jest. Ale okej. Okay. I... Okej. Okay. No... Nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale... Pożycza... przedmiot od martwego poszukiwacza przygód i zachowuje go na resztę swoich przebiegów. Okej, okay, dobra. 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 Kurczę, aż korci, żeby spróbować jeszcze raz, ale
Ale wiecie co, nie, to już nie teraz. To kiedy indziej. Mistrzostwo. Trochę kiepska sprawa z tym, że wiecie, nie udało się. Ach, przejść bez cmentarza, no ale spodziewam się tak. Cóż, kiedy indziej trzeba będzie spróbować. A póki co, mimo wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż, w następnym odcinku, kiedykolwiek on by miał być, zobaczymy, jak sprawuje się nasz... nasza hiena cmentarna, nasz złodziej grobowy. I tak, miejmy nadzieję, że w końcu też wpadnę na pomysły, jak nazwać tych wszystkich poszukiwaczy przygód, czy jak inaczej ich określić. Chociaż Dungeoneer... to raczej nie jest poszukiwacz przygód, raczej jest przymierzający loch czy coś takiego, ale dobra, mniejsza z tym. Po prostu dziękuję bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.